E77 to najnowszy niemiecki czołg ciężki 9 tieru dostępny w skrzyniach Inżyniera. Oczywiście nie będzie on tam jedynym okazem, ponieważ oprócz niego znajdziemy jeszcze nietypowego Lajta, Leichta KPZ-70K, Klona Skorpion 56, czyli Projekt i liczne stare planki, które mogą, ale nie muszą Was zainteresować. Jednak w tym filmie skupimy się na teście E77 i sprawdzimy, czy jego ewentualne wylosowanie to powód do szczęścia, czy też smutku. Podkreślam słowo wylosowanie, ponieważ Czołg nie będzie na razie dostępny w normalnej sprzedaży i aby go zgarnąć, trzeba będzie mieć albo ogromnego farta, albo wydać niemało kasy. Pewna szansa będzie oczywiście z tych dwóch darmowych skrzyneczek, które otrzymacie za grę w dobrze wam stanem trybie z offentragerem, no ale jeśli to nie wystarczy, no to jedyna opcja no to udać się do sklepu premium i rozważyć liczne pakiety. Na ten moment nie znam jeszcze ceny, aczkolwiek rok temu jedna skrzynia kosztowała niecałe 4 zł. A potrzebujecie przynajmniej 50, aby mieć pewność, że otrzymacie jakiś niekoniecznie wymarzony pojazd. Wracając jednak do E77, jest to takie szybsze E75, które płaci za to gorszą żywotnością i słabszym zbrojeniem. O szczegółach oczywiście powiem wam w bitwie i przechodzimy teraz do pierwszej. I co my tu kurka mamy? Na początek przerabiona mapka Zatoka Małży i losowanie na 8, także tragedii na pewno nie ma. Już teraz mamy okazję na pierwszy strzał. No i 400, prawie 60 uszkodzeń to naprawdę jest fajna sprawa, tak jednak trzeba sobie powiedzieć, że normalne 75 to mogłoby być więcej. Dlaczego? Bo choć pojazd ten ma teoretycznie taki sam kaliber, czyli 128 mm to jednak. No tutaj bijemy za mniej, bo to jest średnio 460. E75 klasyczne ma, moi drodzy, 530, więc różnica, no, jest. Ale z drugiej strony trzeba sobie zdać sprawę, że klasyczne E75 to by w to miejsce nie dojechało. I teraz pytanie jest, czy to jest tak złe, że bijesz za troszeczkę mniej, ale możesz w ogóle te okazje mieć? No właśnie. To jest rzecz, która naprawdę ma znaczenie. Często spotykam się z komentarzami, że E75 jest za wolne. Multi, to nie jest taki fajny pojazd. No okej, okay. tu masz podobne działo, troszkę bijące za mniej, ale jednak dużo szybszy czołg. No to jest coś, co każdy musi sobie przekalkulować, czy to mu będzie odpowiadać, czy niekoniecznie. Oczywiście to nie jest jedna, jedyna różnica w dziale, jest ich więcej. Tutaj macie działo, które ma niestety troszeczkę dłuższy czas celowania, gorszą celność, gorszą stabilizację, ale lepsze uszkodzenie na minutę i poza tym szybsze pociski, także coś tam coś tam faktycznie jest tutaj też na plus. Pod kątem mobilności, no to mówię, jest naprawdę dużo lepiej pojazd, szybciej obraca wieżyczką, szybciej po prostu się rozpędza, prędkość maksymalna może jest taka sama, ale naprawdę, no jeździcie tutaj, no wyraźnie szybciej i okej, okay, ja mam turbosprężarkę, to troszeczkę może jeszcze przekłamuję ten obraz, no ale na normalnym M75 też bym grał z turbosprężarką, więc to nie jest tak, że tutaj, to nie wiem, zrobiłem coś dziwnego, czego normalnie bym nie zrobił, okej, okay, mam nadzieję, że to rozumiecie. Co jeszcze? No, pojazd pod kątem żywotności no jest słabszy też, ale odbija. Ale serio odbija. Zagrałem sobie już bitewkę taką rozgrzewkową, żebyście nie powiedzieli. O, nic nie wie o tym czołgu. I naprawdę fajnie udało mi się zablokować kilka tysięcy, więc nie powiedziałbym, że pojazd ten jest miękki. No ale jeśli wyjeżdżacie jak dzban bokiem. No to wtedy to pewnie mało sobie mi przebił, <noise> sorry. Także tutaj akurat ciężko jest do dzieła mieć pretensje, czy znaczy do pancerza mieć pretensje, bo, no sorry, no ale czegoś takiego za bardzo nie dało się odbić. Teraz robię Sage Scrapa i będzie mógł mnie poczęstować w garnek, ale jeśli mnie tam poczęstuje, no okej, okay, trudno. Ja chcę testować strzały, no i tutaj niestety no nie weszło w garnek, szkoda. Swoją drogą, yy, jak będę się... Czasami przyjęzyczą to nie bicie, ale po prostu jest czwarta w nocy. <gry> ale nagrywam ten film, no bo chcę, żebyście mieli informacje o czołgu, który będzie w skrzyniach. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, jeśli coś tam czasami się zamotam, ale postaram się, żeby tak nie było. No i słuchajcie, udało nam się tutaj wyczyścić WZK 114, ale z tego co widzę, moi sojusznicy potrzebują wsparcia potrzebują mnie, więc już tam do nich śmigam. Ja nie chcę się tylko wpakować w dwóch na jednego pojedynek, bo to będzie już ciężkie dla mnie. Tak, to by było już bardzo niefajne. Ale jest 7 do 2, więc musimy też działać. To jest taka sytuacja trochę słaba, że z jednej strony no wyjeżdżam pod TS5, z drugiej no nie mam za bardzo wyjścia, no bo chcę zrobić wynik, to muszę, muszę po prostu interweniować. To TS5 ponosi spore straty, czy ja mogę go zostawić, pojechać po fałkę. To by było teoretycznie dla mnie najlepsze wyjście, bo zobaczcie, że fałka po pierwsze już jest w tarapatach. Po drugie, no jak nie ruszę, to zaraz ją zabiją i nic z tego nie będzie. Nic sobie tutaj nie nastrzelam, więc ja co zrobię, wyjadę sobie tutaj pyk, poczęstuję. A te jest pięć już padło, więc a, zarąbiliście. Fałki nie ma, tak mówiłem, ona tutaj błyskawicznie wyparowała. Trochę szkoda, ale to było do przewidzenia i jedziemy po jakieś tam resztki. Dzięki tej prędkości, którą mamy, powinniśmy dojechać. Tak mi się wydaje, że to jest realne. No i co muszę wam w ogóle powiedzieć? Tak sobie nad tym myślałem, że no e 75 fajne, więcej dinga, no wiecie, więcej życia, no lepszy damage, ale kurde, no w dzisiejszych czasach jakiego mamy wota? Dynamicznego, bardzo dynamicznego. Jest często totalna jakaś lipa typu 11-3 jak teraz, 15-2 walki. Czy to jest tak złe? że będziemy troszeczkę mieli tą używotność słabszą, że będziemy niektóre mieli aspekty gorsze, kiedy przynajmniej dojedziemy. Kiedy przynajmniej będziemy mogli dojechać. No to, to naprawdę jest mega ważne. Bo jak ten czołg wychodził, na początku testowano go, to ja miałem takie uwagi, że kurde, nie do końca jestem fanem tego pomysłu, ale powiem wam, że po pierwszej bitwie, pierwszą, którą zagrałem i zrobiłem w niej 5000, uświadomiłem sobie, że normalnym E75 to ja bym w ogóle nie miał tych okazji. Po prostu mnie by tam nie było, bo bym jeszcze jechał. I to nie jest tak, że nie wiem. No, multi zmienia zdanie, przelewik wleciał na konto. Tylko tak serio, na logikę. Jeśli bitwa jest szybka, jednostronna, to można zapłacić troszeczkę tą żywotnością, ale żeby chociaż mieć w ogóle tą okazję do wykorzystania. Tak sobie myślę po prostu. Takie przemyślenie o czwartej w nocy u człowieka, co nie? Zrobiliśmy 4,5 tysiąca. Pytanie teraz takie. Czy gdybym mnie teraz posadzić w E-75, czy ja w tej bitwie zrobiłbym tyle samo? I powiem Wam szczerze, wydaje mi się, że nie. Zrobiłbym mniej. Jak już bym dojechał, może bym pewniej walczył. Pewniej, czyli śmialej tam się wpakował. Ale na przykład pierwszej, jaką dałem, nie ma szans, że normalnym E-75 bym zrobił, bo bym jeszcze jechał po prostu. Więc wydaje mi się, że to nie jest zła dziewiątka. Nie mówię, że jest najlepsza, czy coś za mało zagrałem, ale pierwsze wrażenia są niezwykle pozytywne. Taka rzecz. I za taką bitewkę 4,5 mamy moi drodzy 1052x, 3 fragi, 113 tysięcy na czy 130. Dlaczego tak słabo? Trochę za dużo golda. No i 20 tysięcy za rację. Oczywiście najlepiej było je kupić, jak były zniżki, teraz to wiadomo co. Także pierwsza bitwa za nami. Lecimy do kolejnej. Ale wcześniej szybciutko przypominam, że jeszcze przez dobre kilkanaście dni. Macie opcję odbioru 2000 sztuk gwarantowanego złota za proste pobranie i zagranie w grę Call of Dragons. Jakby było mało, jeden z widzów zgarnie jeszcze 25000 tysiąca złota lub na przykład dwa wybrane czołgi premium mogą być naprawdę dowolne, dlatego zapraszam, wszelkie szczegóły macie podane w opisie i komentarzu. No dobra, wracamy do wota. Teraz mapka klasztor, losowanie na ósemki. I wiecie co robię na początek? Przymierzę sobie nawias, ponieważ jest bardzo dużo medów, czołgów takich dynamicznych, które mogą chcieć zająć klasztor. Więc skoro mają takie pojazdy, to lepiej tutaj się przyczaić i może coś z tego będzie. Może tutaj jakieś 400 na start uda nam się zrobić. Niestety. Baton The Tank z naszej drużyny poczuł się zbyt pewnie, no i zobaczcie, że dla niego skończyło się to tak yy, średnio, ma już tylko 1000 życia. Kolejna rzecz do powiedzenia. Możecie zapytać kiedy będzie film z Light KPZ. Z tym light'em jest tak, że pokażę go też dzisiaj, tylko troszeczkę będzie później na odcinku, ale będzie spoko. Yy, tylko tu już raczej jak wstanę rano. Yy, prześpię się troszeczkę i postaram się go omówić, ale szczerze mówiąc. Yy, tam mam tak niewielkie oczekiwania, szczerze już teraz boję się, że to będzie totalny gruz, ale spokojnie, no ten też wstępnie oceniałem dość źle, a czuję, że nie jest tak źle jak yy, myślałem, teraz fajnie wyjechałem, pecha zobaczcie, ten zestaw mi się podoba, czyli turbo do sustaba, wydaje mi się, że jest git. Um, niektórzy community contributorzy zastanawiali się, czy tutaj jest sens grać z wzmocnieniem. Wydaje mi się, że nie jest to takie takie po prostu potrzebne. Lepiej grać tak, jak tutaj widzicie, i na masę wjeżdżać w ludzików. no masę, na no masę! Zobaczcie, co ja mu robię, kurde, Z pomocą sojusznika zmielony został kolega. No, przykro było, było przykro. A czy no, mi to tak, no nie, no, mi to nie, mi to nie przykro, ale jemu, jemu tak, jemu jak najbardziej. Paton de tak na tym środku. Kolego, siemanko. No i naprawdę, no cały czas ja czuję, że troszeczkę robię za mało, że to te wartości, nie no, one się nie pokrywają z tym, co normalnym E75, ale, ale jestem tutaj, co nie? Ale ja w ogóle tutaj się znajduję, ja w ogóle tutaj walczę, więc i tak naprawdę nie ma co, wydaje mi się, jojczyć. Dużo też może być takich pytań multi, a ten czołg czy Tiger Mouse co nie? No to jest jednak zupełnie co innego. Nie porównywałbym w ogóle tego z Tiger Mausem. To jest po prostu inny świat, tak? Ten czołg, to jest czołg ciężki, dynamiczny, który po prostu jest innej klasy, więc nie porównywałbym. No, ale jeśli miałbym powiedzieć tak szczerze, wydaje mi się, że ten jest lepszy. Dlatego, że Tiger Mouse jednak często jest spóźniony w bitwie, a tutaj zobaczcie, że ja naprawdę sobie leję tych graczy. Po te 400 nawalam, przemieszczam się fajnie. No jednak wydaje mi się, że jest to pojazd z większym potencjałem niż Tiger Mouse. Jeśli ktoś jest ymm, graczem, który chce działać, chce być dynamiczny, podejmować różne decyzje, a nie być takim. Uwięzionym już na flance jak Tiger Mouse. A nie oszukujmy się często, tak jest, że kiedy gramy Tiger Mousem jesteśmy po prostu już uwięzieni w pozycji. Nic nie możemy zrobić, jesteśmy zbyt wolni, aby pojechać gdzie indziej tutaj. Jednak te 40 par na godzinę można wyciągnąć. I jeszcze patrzyłem, to też jest taka ciekawostka. Tu są polowe, i te polowe dają chyba plus 4 do prędkości, tak mi się wydaje. Czyli <laughs> chłopie. To naprawdę już jest wtedy wartość giga fajna, jak na czołg ciężki, także to też jest coś, co może robić, słuchajcie, wrażenie. Teraz ta kobra oczywiście jak mi wyjedzie tutaj będzie problem. Dlatego co robię, to się troszeczkę cofam i chcę ją wyciągnąć pod UDESA. Tak mi się wydaje, że będzie najlepiej poczekać tutaj na wsparcie udesika Nie wiem, nie zdąży się raczej cofnąć, więc co zrobię z skrapa tutaj chyba? O, 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 o! No i zobaczcie, że UDES wali na piernicza. Oczywiście, kobra, 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 kobra. Nie ma to tamto. No, 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 no. no. Zbieram w bok, to prawda. Kobra mnie przebiła raz. No i teraz mogę próbować taranować, ale zależało mi, żeby ją szybko wysłać do garażu. I teraz musimy grać zawraczkiem i kontować się przed TVPVTU. Na plecach Iwen niestety. Mam nadzieję, że wybierze Udesa, bo nie oszukujmy się. My tutaj już nie możemy zbierać tak dużo. Mm, kurde. No zabrakło mi troszeczkę tych uszkodzeń. Zabrakło w tej sytuacji. Zabrak? Okej. Okay. Yy... Nie, no Kari jeszcze. Kari, kurde, to Kari. A już myślałem, że jeszcze tego PV to uzdejmę. Ale, żeby nie było, że tylko chwalę ten pojazd, teraz ewidentnie zabrakło tych kilkunastu uszkodzeń, co nie? Czajcie, że gdybym teraz miał normalne 75 w tej sytuacji, to przecież polosowałoby mi na kobre. polosowałoby mi na TVPVTU. Ja bym ich wszystkich dobił, a przez to, że mi troszeczkę brakowało, to się nie udało. No, i też może bym więcej odbił normalnym M75 w tej pozycji, więc żeby nie było, że tylko mówi, ale teraz nagle fajny. Teraz mówi, jakie są słabości. No 530, 460. Tutaj mam troszeczkę więcej, ktoś powie. Zobaczcie, 466, ponieważ mam ten perk oczywiście dla pana ładowniczego. Jest to oczywiście tunik amunicji, który o 2,54% daje mi tam wyższe losowania. I jeszcze tutaj te pokazuje polowe, że 49 jadę, zobaczcie. Tak, tutaj 4 km możemy sobie zwiększyć polowymi. No to jest kurde, jest rewelacja. 50 na godzinę taki czołg? Aczkolwiek no zwykle 50 nie jedzie, prawda? No i to była druga bitwa, idziemy dalej. No niestety moi drodzy, moje nagranie zostało rozbite, ponieważ wyszła mikroaktualizacja, która wyłączyła serwery. Także słyszymy się nieco później, około godziny 6. Ale plus jest taki, że macie teraz bitwę przynajmniej na dychy, czyli poważny test. Ktoś mógł wcześniej powie powiedzieć, napisać, że. Kurde, na ósemki to każda dziewiątka jest mocna. No okej, okay, tutaj są dychy, więc już nie ma wymówek, że było łatwo przez losowania. I pojechałem tym chybikiem na środek. Dlaczego? Ponieważ ja w ogóle lubię jeździć na tej mapie na środek, ponieważ to się często kończy dobrze. I tutaj zobaczcie: tak, trójka wyspotowana, przeze mnie wyspotowana, pokarana, pokarana. To wyszło dobrze. I oby tak dalej. Panowie, panowie, proszę wyjeżdżać prosto pode mnie. Tu jest centurion, i ja bardzo proszę. O to, aby mi tutaj się odsłonił, bo mam na niego prezent. Mam także prezent na TS54. Ten dwulufowy amerykański zagalopował się bardzo mocno, bardzo mocno. I teraz. Szeknął mi z dwóch dział, a to knu jeden. Ale prawda jest taka, że nie mogę narzekać, bo też mu dałem, więc. Jesteśmy porówno. nie? on mi dał, ja mu dałem. No, oliwa sprawiedliwa, tak. No. I tak wyszedłem na tym lepiej, więc tym bardziej powinienem być zadowolony. Te 60 przede mną, widzowie. Taka pecha z biodra, ale siadła, siadła fajnie. I czy jeszcze raz cię mogę gościu tutaj trafić, sieknąć? Powiedz tymi. Powiedz tymi, proszę, co ja mogę z tobą zrobić? No Jezu, jak ty żeś wyparował w sekundę, to co ja miałem zrobić? Nic. Za szybko, za szybko, żeś poszedł spać, koleżko, naprawdę. Ja też muszę, koniecznie. Niedługo po tym odcinku. Ale słuchajcie, zobaczcie, tutaj jest taki strzał. Nie to nie wejdzie, no to jak? Co o tym sądzicie? Bez sensu, co nie? Tak mi się wydaje, że to jest bez sensu. Wolę tutaj. Wjechać w centuriona. On tutaj. Myśli sobie, ale ja jestem fajny, kozak, ja sobie będę snajpił, ale nie. Nie ma opcji dostał podpałę. Ale ode mnie, ode mnie, ode mnie. Uszkodzi mi co prawda działa, ale... Nie ma co narzekać. Naprawmy działo, wyposażenie jest cały czas to samo. Tylko po prostu mówię, mody przestały działać przez ten mikropatch z plikami do trybu z Affentragerem. Bo mówię, wyłączyli serwery. Nie wiem, czy to wytłumaczyłem. I to jest tak, że trzeba było pobrać patch w ogóle 1 GB. Yy, I mówię, no mody przestały działać. Pewnie powtórki zepsuły się, znając życie. Aha, utonęło u nich. No to <laughs> brawo, kurna, fajnie. Fajnie, że gościu się utopił ósmym tierem. Tylekiem na tej mapie, jeszcze do tego więc, jak coś, nie bądźcie zdziwieni, jak oglądacie ten film, że już mody wam się popsuły. Trzeba będzie zrobić nową paczkę, ale ja to zrobię. Tydzień mi to zajmie, ale, ale zrobię. Nie no, szybciej, szybciej. Postaram się szybciej ogarnąć. I od razu taka jeszcze reklama. Dzisiaj będą kolejne dropy do odebrania turniejowe, jak coś, więc zapraszam. Jeśli ktoś lubi dropy na czołgi premium. No, będzie warto wpaść. Ja wam powiem tak: to działo mimo, że nie jest najcenniejszy na świecie, w tej bitwie wyjątkowo dużo trafia, naprawdę. No. W poprzedniej, nie wiem, tam coś chyba kalafierowałem, ale tutaj no, jest taka petarda, rewelacja. Może to być też kwestia perków, no bo nie będę kłamał, no ja jestem gościem, który y, po tej aktualizacji. Wszystkie perki dla celowniczego daje podcelność. Wszystkie, co nie? I te działa naprawdę, no, tak yy, dużo zyskują, że to jest kosmos. Yy, działa, które były kiedyś średnie, powiedziałbym, niegrywalne, teraz są w końcu takie, że da się, da się nimi robić fajne, fajne strzały i kręcić wyniki. Ale żeby się tak nie chwalić, czego to ja tu nie robię. To ja wiecie co zrobię? Wjadę tam, wjadę tam z przytupem, zrobię porządki z tego co zostało, a zostało już niewiele. Nie dojedziemy, niestety. I będzie takie 3000 marne. No niestety, no, 3000 to trochę mało, ale strasznie jednostronna bitwa. No i zobaczcie jeszcze zarobki. Za taką rundkę 3 koła i mamy 90 tysięcy na czysto, ale 50 koła pochodzi z misji, także trzeba to oczywiście odjąć, ale. Co by nie mówić, nie są tutaj ogólnie zarobki duże, bo to jest dziewiątka. Mimo, że z bonusem do zarabiania, to wciąż dziewiątka. Dziewiątki nie są dobre pod zarabianie, dlatego jeśli powiedzmy ktoś sobie tam wyobraża, że będzie tym zarabiał fortunę, no to nie. Do tego służą ósemki. Dziewiątki traktujemy bardziej jako czołki pod załogę, pod po prostu fan i przy okazji zarobki to na pewno nie jest dla nas, nie powinien być priorytet. Ostatnie podejście, tym razem dziesiątki na apie tundra i tutaj oczywiście powinna być niezła nawalanka, zobaczmy pierwszy cel, ale ładnie wyjechał tą szelmą, bo chyba tak trzeba to czytać jako szy, początek ten to szy, szelma, no i tak mimo, że ładnie udało nam się wyjaśnić szelmę, to niestety gorzej jest, zresztą, proszę bardzo, rywale mają zajętą górkę. Test te tutaj dominuje, baczat też czuje się komfortowo. Moja dziesiątka Panzer 7 jeszcze dojeżdża. No ale w ogóle, też to jest mega imponujące, moim zdaniem, że ja byłem w stanie tak szybko dojechać, aby dać pecha w baczata. Jeszcze w Lighta, No Kaman. No powiedzcie mi, że to jest normalne. No nie jest, to nie jest normalne. Zwykle to ja gdzieś tam byłbym daleko, wiecie, daleko, daleko z tyłu, a tutaj szybko, szybko, raz, dwa, i takim czołgiem pechy się zrobiło. Co prawda może nie we czwórkę, no ale wiadomo, ten strzał to był taki, ja, gorszy klasy, nie był taki wybitny, ale teraz będzie lepszy, jest, dostał i dwa. musimy jednak uważać na garnek, bo zobaczcie, że on wystaje, on jest jednak tutaj bardzo wrażliwy i na pewno będzie tam celowane przez wrogów. Ale tego XA-32 będę karał, patrzcie, kurde, ej, ale ten strzał był dobry, wydaje mi się. Yy, tutaj załadowałem sobie Goldowe, mam nadzieję, że nie będziecie mi do mnie za to pretensji, ale tu naprawdę trzeba będzie z nich skorzystać. E4, ding, dwulufowiec, ding, mimo że to nie jest tak twarde jak, mówiłem już wam, normalne e 75 5 ja dingam. Ja naprawdę, Tinga, już mam dwa koła odbitych. Na takim losowaniu. Kurde, nie ma się czego wstydzić. Nie ma. Absolutnie. No i tak pewnie po tym wszystkim, co mówię, powiecie sobie, multi, ale ty się zachwycasz tym czołgiem. Jezu, no narzekałeś, że E75 lepszy i tak dalej. Ja nie mówię, że E75 żywkowy jest gorsze. O, o to jest, to jest bardzo ważne. Ja mówię, że ten czołg. Podoba mi się pod kątem jakości, tego co prezentuje na razie jest spoko, ale ten strzał powinien był, powinien był zrobić damage w bok. Kurde, no to teraz jestem trochę rozczarowany akurat tym pociskiem, więc z opinią pojazdu może się wstrzymam do końca bitwy, bo jak ja zaczynam oceniać pojazd w trakcie, to to się zawsze kończy tak samo, że nagle kataklizm jest na odcinku, co nie, że wszystko nagle nie przebija, same kalafiory, nic nie ringa i w ogóle dupa zbita więc może lepiej jeszcze chwilkę poczekajmy tutaj bitwa się skończy, ja wam powiem co sądzę ale nie serio, tutaj jest młyn, młyn, młyn pancer 7 poszedł niestety mi spać ja zostałem sam na dwóch, nie no na więcej, tutaj jest więcej rywale tutaj naprawdę mają całkiem pokaźne siły a ja nie przebijam ważnych pocisków. Naprawdę te strzały są istotne. Ale ja nie jestem tak skuteczny, jakbym chciał być. E4 wykończona, zobaczcie, dignęła się. No kurde! E4! Powiecie, aktor! No nie, to nie jest aktor, kurna. Ja mu nie zapłaciłem. On no, normalnie po prostu no, nie może mnie przebić tak łatwo. Ja tutaj robię, robię damage. Goście nie wiedzą, co się dzieje. Co prawda, z golda, ale no robię no. I teraz jest taka sytuacja, że jest 8 do 9, że jest 8 do 9, i mamy przed sobą baczata AP i e5. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, z kim będę się bił, ale zobaczcie, ja robię normalnie e5. Tylko, że oni tutaj będą chcieli zrobić wylew. No, 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 pod Tesa, pod Tesa, ha! Ja nie jestem sam, panowie! Nie, 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 ja nie jestem sam! Ha, ha, ha no, jesteś w szoku, tutaj, że tu nagle wsparcie, baboczek i tak dalej. No, 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 wiem, wiem. Ja też tutaj ci powiem, jestem w szoku. Ej, 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 ej. z całym szacunkiem, ale chyba ginę. Zbiorniki, bacchat, light Nie wytrzymam tego, nie ma szans. Jeden strzał maksymalnie raczej Odbił się lightem. Jakbym go staranował, to może... Nice, 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 nice. I teraz... On ładuje. Zarąbiście. I Babok ich mnie zabije pewnie. Ja wiem. Co się... Ja tutaj ja już liczę. Trzy. Dwa. Jeden. Czemu Babok ich nie strzela? Widzowie. Aktorzy jednak. Wszystko, co powiedziałem. Nie, aktorzy, aktorzy. <grywa> Kurde, jaka bitwa tym czołgiem. Jestem w niebo wzięty. No jestem zadowolony, no. Serio. Strv. Daleko. Bardzo daleko. Bardzo trudny strzał. No niestety. Nie udało nam się tutaj pokazać klasy. Daleko do strv, daleko... Dostał! Kapuje bazy 705A, no ale jeszcze jest... Mmm, nie no, już, już nic nie ma w tym momencie. Nie zabiję go raczej, no już się schował. Pytanie jest, czy oni będą faktycznie kapować. Pytanie jest, czy oni mając teraz taką sytuację, będą chcieli kapować. Jeśli tak... No to wygrają tą bitwę, jeśli nie... To jeszcze jest jakaś szansa, bo są na ogryskach. 40 sekund. Ja nie za bardzo chcę wam powiem szczerze jechać, bo wiem, że ten 705 ma tam zarąbistą pozycję Wydaje mi się, że musimy teraz założyć, że oni po prostu poczują się pewnie. Leopard, kurde. Zarąbiście. Nie, kapują w dwójkę. Czyli STV i obiekt. Dobrze, dobrze, myślałem, że tutaj oni częścią sił mogą wyjechać, ale nie, kurna, no. Mmm, kurno, to... No, wiadomo co. 7 tysięcy na dychy. Nie na siódemki, na dychy. E-77. Naprawdę, no, wiem, że waliłem w tej bitwie mocno z golda, ale... Pancerz robił robotę. Działo, robiło robotę na blisko, ale robiło. Wydaje mi się, że ten E77 naprawdę to będzie taka maszynka, którą gracze polubią. Oczywiście no jest jeden poważny problem, czyli weź wyrosuj tego E77. To nie będzie łatwe, no bo wiemy, że w puli jest mnóstwo śmietników, jakiś chieftain T95 i tak dalej. Szansa, że trafisz akurat tego. Będzie tylko duże, jeśli wszystko inne już masz, tak? Jeśli powiedzmy przez te wszystkie inne poprzednie lata kupowałeś skrzynie, no to teraz masz trzy nowe, prawda? Albo Skodę dostaniesz jako klona, albo Light'a niemieckiego, albo tego. Także uważam, tak na koniec, jeśli wydropić ten czołg z darmowych skrzyń, wygraliście, naprawdę. Jeśli kupicie skrzyni i Wam wypadnie też naprawdę spoko. Może nie będzie to najlepszy pojazd pod zarobki, widać, za taką bitwę tylko 55 tysięcy. To jest mało. Ale wyniki świadczą o tym, że nie jest to gruz. Ocena na ten moment, wydaje mi się, tak w skali od 1 do 10, no to 8 spokojnie możemy mu dać. Może 9, ale 8 to wydaje mi się że spokojnie, spokojnie dla 7 7.7 się należy. Czekam na Wasze komentarze, jak Wam się ten pojazd podoba i słyszymy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Pa-pa!